Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj szykujemy własny słodzik wędkarski. Słodziki wędkarskie są różne. Przede wszystkim są te w płynie i te sypkie. My dzisiaj zrobimy taki w płynie. Bardzo łatwo go przygotować. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj cukier i praktycznie by nam to wystarczyło. Ale my sobie zrobimy tak, dopalimy, można powiedzieć, ten nasz słodzik. Zrobimy go tak bardzo skoncentrowany. Oprócz cukru mamy cukier puder i mamy jeszcze cukier waniliowy. Oczywiście wedle uznania można sobie to modyfikować. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że tutaj mamy ziarno kukurydzy. Jest to kukurydza konserwowa z puszki, tak jak ze sklepu spożywczego. I my sobie tą kukurydzę zwykłą zrobimy, tak ją dopalimy, można powiedzieć. Zrobimy z niej taką kukurydzę haczykową, która będzie się naprawdę fajnie wyróżniać dla ryb. Będzie dla nich, dla ryb po prostu będzie bardzo atrakcyjna. Od razu kukurydza hakowa, wiadomo o co chodzi. Teraz zwróćcie uwagę, tutaj mamy jeszcze pojemniczek. To jest taki słoiczek jak po musztardzie, z tym, że ja sobie wybrałem taki plastikowy, żeby po prostu więcej zniósł, więcej na łowisku wytrzymał. I taki słoiczek, spokojnie jak zrobimy po musztardzie, czy po czym tam mamy, on spokojnie nam wystarczy na co najmniej dwa wędkowania, na takie dłuższe nawet zasiadki, można powiedzieć, bo to będzie bardzo skoncentrowane, więc nie wiadomo ile trzeba, nie trzeba tego używać. I teraz tak, można by powiedzieć, że sam cukier by wystarczył, ale jak sobie powiedzieliśmy, my to trochę bardziej dopalimy. I teraz za co się zabieramy? Bierzemy po prostu rondelek i przygotujemy cukier tak, jakbyśmy go przygotowywali do robienia karmelu. Z tym, że trochę krócej po prostu będziemy to robić. I teraz tak, zobaczcie, mało cukru, ponieważ to ma mi wystarczyć na dwa wędkowania. Ja wszystko, co robię samemu, to też, tak jak mówiłem, kukurydzę, jak robiłem zapachową i tak dalej, nie trzymam tego nie wiadomo jak długo w lodówce. Zawsze staram się to robić na jedne, dwa wędkowania. Tak jest najlepiej. Wiemy wtedy, że nic się nam nie popsuje i tak dalej. Bierzemy nasz cukier i teraz zobaczcie, mam tutaj taki mały rondelek, który można zasłonić dłonią. I ja robię w ten sposób, że po prostu całe dno tego rondelka przykrywam cukrem. To jest moja taka miarka, można powiedzieć. Tak po prostu, żeby to było zasłonięte. No i teraz można powiedzieć taką dwukrotnością wody to trzeba zalać, żeby dokładnie ten cukier przykryć tą wodą. Wystarczy. I teraz musimy to zagotować 2 minuty. Nie więcej. Dlaczego? Bo zacznie się robić karmel. I wtedy już trzeba bardzo uważać, bo można zrobić, że on będzie gorzki, możemy go przypalić i tak dalej. I po prostu ten cukier, możemy powiedzieć, że ten słodzik zmarnujemy. Więc do 2 minut sobie to pogotujemy. Dobra, wrzucamy to na ogień. No dobra, gotuje mi się to już niecałe 2 minuty. Cały czas oczywiście mieszałem, żeby ten cukier się nie przypalił, nie skarmelizował, bo nie chcę karmelu. Mogłoby być to w końcu gorzkie. I teraz tak, wyłączam to. Wyłączam to i dopiero teraz wsypuję cukier waniliowy, żeby po prostu zostało coś trochę z tego aromatu, żeby nie było, że ta cały zapach wanilii mi po prostu by zniknął. I teraz już bez tego, bez gotowania, ciepła woda i tak rozpuści tą końcówkę cukru. Po prostu zapach jest kosmos. I połowę roboty mamy zrobione. Rozpuścił się do końca. I to jest dobrze. Jakbym go od razu, od początku, to bym wygotował tą wanilię i po prostu straciłbym zapach. A trochę tej wanilii, tego zapachu takiego słodkiego zostanie. I teraz mamy tutaj bardzo słodką, taką można powiedzieć zalewajkę. Dodatkowo ona ładnie, łagodnie pachnie wanilią, bo wiadomo, trochę tego silnego aromatu wytraci. I teraz musimy to poczekać, aż się wystudzi. Czekamy, to pewnie zejdzie pół godziny. Wy oczywiście będziecie mieli to od razu. No dobra, działamy dalej i teraz tak. Tutaj mamy już nasz wystudzony, mogę dotknąć spokojnie, no jeszcze troszkę, ale już jest wystudzony nasz mega skoncentrowany słodzik. I teraz tak, do tego dodatkowo dodaję 2 łyżki cukru pudru. Ja lubię zawsze coś takiego dopalać. I dodajemy cukru pudru. I go zostawiam w takiej konsystencji zrobionego do połowy. On będzie cały czas się rozpuszczał i będzie cały czas dosładzał ten słodzik. I teraz tak. Bierzemy, przelewamy do naszego pojemniczka. A tutaj tą końcóweczką zalewamy naszą kukurydzę.
I teraz tak, przykładowo załóżmy, że jest dzisiaj piątek. Jedziemy sobie w sobotę i w niedzielę na ryby. I teraz możemy tą kukurydzę oczywiście przygotować w dwóch pudełkach. I teraz mamy przepiękną kukurydzę, słodką kukurydzę, która będzie kukurydzą haczykową. I mamy nasz fajny słodzik w płynie. Jest to bardzo tanie. Jest to cena cukru, kilka dosłownie wszystkiego łyżek, cukier waniliowy i mamy temat załatwiony. I teraz tak, tą kukurydzę oczywiście sobie zostawiamy. Ona się będzie w lodówce gryzła przez noc albo przez dwie. Nic jej się kompletnie nie wydarzy. A tym słodzikiem oczywiście można sobie rozrobić zanętę. I teraz tak, możemy część zanęty, na którą będziemy łowili, rozrobić już w domu. Niech ona też przechodzi tym bogatym aromatem i po prostu tym atrakcyjnością dla ryb. Wsypmy sobie może tutaj odrobinę zanęty. Bierzemy nasz słodzik i rozrobimy zanętę naszą słodką miksturą. I mamy piękną, słodką zanętę. Jeszcze trochę. Nasz atraktor dodany. I teraz tak, to jest można powiedzieć takie wstępne domoczenie. Tutaj nie musi być jakiejkolwiek konsystencji. Chodzi o rozprowadzenie tego, żeby to już po prostu wchodziło w zanętę, a na łowisku spokojnie możemy to mocniej domoczyć. I teraz tak, tą resztę też można oczywiście wlać do wody. Można wlać też do wody tej, którą będziemy rozrabiali zanętę na łowisku. I mamy pięknie przygotowaną zanętę. Jest bardzo dopalona, słodkim, słodkim aromatem i dodatkowo mamy kukurydzę haczykową. To jest naprawdę bardzo atrakcyjnym dla ryb i bardzo tanim sposobem. Słodziki są bardzo drogie, ale możemy sobie spokojnie nimi poradzić. Bardzo fajny sposób i przede wszystkim bardzo wygodny, bo to już jest rozpuszczone i to jest po prostu szybko wejdzie w tą. Szybko wejdzie w zanętę, szybko wejdzie w kukurydzę i będzie super atrakcyjne dla ryb. Spróbujcie i przekonajcie się samemu. Swój własny słodzik wędkarski. Jeśli Wam się film podobał, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu, jak Wy dopalacie zanęty, kulki czy pelety. Siemanko, cześć!